No tak, usiądźmy. Mamy kolejny fragment kazania na górze, faktycznie jeden werset, ale chcemy go rozważyć, przyjąć to, co w nim jest zawarte dla naszego zbudowania. Przypomnijmy wszakże ostatnie nasze rozważanie, ostatnie błogosławieństwo, takie dłuższe trochę, nawet niektórzy myśleli, że to są nawet dwa oddzielne błogosławieństwa, bo dwa razy powtarza się słowo błogosławieni, no ale niemniej jednak tematyka jest jedna, błogosławieństwo bycia prześladowanym ze względu na Chrystusa. I powiedzieliśmy, podsumowując to, cośmy powiedzieli w ubiegłą środę, szczęśliwy człowiek, który ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa doznaje na tym świecie rozmaitych przykrości. Wypowiadamy to za Chrystusem. Nie, to nie mówią nasze emocje, nasze uczucia, tylko Słowo Boże tak mówi. Więc jeżeli ktoś cierpi z powodu wiary, nie z powodu swoich błędów, grzechów, ale z powodu wiary, to niech nie myśli, że jest przeklęty. Niech nie myśli, że to jest źle. Niech wie, że jest błogosławiony. Niech tego nie uważa za hańbę. Niech raczej traktuje to jako przejaw najwyższej godności i uznania. Bo mając udział w cierpieniach Chrystusowych, staje bowiem w jednym szeregu z apostołami, prorokami, innymi Bożymi świadkami w historii Kościoła, którzy tutaj na tym świecie zazwyczaj doznawali właśnie prześladowania, cierpienia, różnych przykrości. Gdy cierpisz za Chrystusa, to stajesz w jednym szeregu z takimi wspaniałymi mężami Bożymi, wielkimi. Nie musisz wielkich rzeczy robić, ale wystarczy, że trochę pocierpisz i dołączasz do takiego wspaniałego, zacnego grona. Będąc traktowany tak jak Syn Boży, został tutaj potraktowany. Każdy taki chrześcijanin dostępuje wielkiego zaszczytu reprezentowania Pana na tej ziemi. Ma ten sam los co Chrystusowy. Apostoł Paweł mówi, niech mi od tej pory już nikt przykrości nie sprawia, albowiem ja stygmaty Chrystusowe noszę na ciele moim. To mnie tak dowartościowuje, to, że zostałem naznaczony jak Chrystus, cierpieniem, odrzuceniem, kamienowaniem, prześladowaniem i tak dalej, to mnie tak uhonorowało, to mnie tak ubogaciło, to mnie tak z Chrystusem utożsamiło, że nikt mi nie jest w stanie przykrości żadnej już zrobić. No bo jeżeli ktoś cierpienie uważa za nieszczęście, no to łatwo mu zrobić następnym cierpieniem się godowić, no nie? Ale jeśli ktoś cierpienie uważa za przywilej z powodu Chrystusa, to następnym cierpieniem możesz go tylko jeszcze bardziej podnieść, nie? Duchowo. I widzicie, w jaki sposób chrześcijanin jest dla tego świata nie do zwyciężenia? Właśnie w ten sposób. Dlatego, że Pan taką drogą poszedł i powiedział, mnie prześladowali i was prześladowali. Mnie nienawidzili i was nienawidzili. To jest normalne i to jest zaszczyt. Więc Chrystus, mówiliśmy, nadal potrzebuje takich świadków tutaj na tej ziemi. Takich kobiet i takich mężczyzn, którzy w Gdańsku, którzy w tych latach, gdy ludzie szukają tylko, żeby jak najmniej cierpieć, żeby jak najlepiej, żeby wszystko było bezboleśnie, żeby nawet ząbka bezboleśnie wyrywać, żeby w ogóle nie było żadnego problemu w życiu. W takich czasach Chrystus potrzebuje ludzi, którzy będą nieugięci, którzy będą tak go miłować, którzy będą tak w niego wierzyć, że z podniesioną głową będą stawać naprzeciwko największych trudności. Będą gotowi płacić cenę prześladowania, aby tylko ostać się we wierze. To jest wielkość. Powiedzieliśmy, Chrystus nie przyszedł zrobić naszego życia łatwym, ale wielkim. Najprostszy człowiek, który uwierzył w Pana Jezusa, może osiągnąć wielkość przez to, że będzie odważnie mówił o Chrystusie, przyznawał się do Niego i doznając z tego powodu trudności, staje się jednym ze świadków Bożych. Dzisiaj 13 werset 5 rozdziału Ewangelii Mateusza i nowy wątek w kazaniu na górze. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ona soli?
Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. To samo w przekładzie grecko-polskim, takim dosłownie. Wy jesteście sól ziemi. Jeśli by zaś sól smak straciła, czym posolona będzie? Na nic nie ma siły już, jeśli nie wyrzucona na zewnątrz, zdeptana być przez ludzi. Do tego wrócimy pod koniec. Najpierw się zastanówmy, zajmijmy się tym pierwszym zdaniem. Wy jesteście solą ziemi. To brzmi faktycznie jak wielki komplement. Mówi się przecież i w naszej kulturze, jak chce się o kimś powiedzieć, że jest wartościowy w danym miejscu, w danym społeczeństwie, to mówi się taki człowiek, czy tacy ludzie są solą ziemi, solą tej ziemi. Słyszeliście takie określenie? To jest takie dowartościowanie, takie uznanie, jeżeli się mówi o człowieku coś takiego. I Pan Jezus faktycznie uczniom swoim, najpierw tym 12, do których przemawiał wtedy, ale w dalszej kolejności i także do nas, mówi, że my, Jego uczniowie, na tej ziemi, żyjąc na tej ziemi, jesteśmy solą tej ziemi. Co to oznacza? Po pierwsze, powiedzmy, że sól w Izraelu była minerałem znanym, dlatego że, jak wiecie, w Ziemi Świętej jest Morze Martwe, a więc kopalnia soli. Tam cały czas jest produkowana sól, woda odparowuje i no, są ogromne zasoby tej soli. W tej chwili, tak jak już Wam kiedyś mówiłem, Morze Martwe wysycha i tej soli jest już tyle, że faktycznie już nawet wody nie widać, tylko jest biało. Nie? Sól w Izraelu to dosyć znany obrazek. Tak to mniej więcej wygląda. Takie hałdy soli, widzicie, z tego morza się no, wygląda pięknie. Jakby u nas to byśmy powiedzieli, że zima, nie? A to jest sól. Sól miała swoją taką wymowę, symbolikę, obrazowała pewne wartości. I my się trzema z nich się chwileczkę zajmiemy. Po pierwsze, sól symbolizowała w tamtych czasach czystość. Zresztą jej biel do dzisiaj może symbolizować, może obrazować czystość. Czystość dlatego właśnie, że jest taka biała. Skoro Pan powiedział, wy jesteście solą ziemi, to znaczy, że w jakiś sposób chce widzieć nas, chrześcijan, swoich uczniów, jako ludzi, którzy będą obrazować czyste życie, właściwy poziom życia na tym świecie. Że On chce, żebyśmy byli jak sól pośród ziemi, chodzący w czystości. Wiadomo, że ten świat obniża swoje normy etyczne i moralne, bez przerwy. Tego widzimy coraz więcej. I podczas gdy ten świat się brudzi, Kościół Jezusa Chrystusa ma prezentować tę czystość życia, tę jakość życia, tę wartość życia. A ponieważ żyjemy pośród tego świata, to niestety jesteśmy wciąż narażeni na to, że ten świat będzie miał wpływ na Kościół, że w Kościele też będą się normy moralne obniżać. I trzeba powiedzieć, że nawet to obserwujemy. Ja jeszcze taki stary nie jestem, chociaż już ostatnio mówiłem, że jestem bardzo stary, ale już dostatecznie ileś tych lat, 30, obserwuję kręgi chrześcijańskie i widzę, że te normy, brat Jakoniuk by coś też mógł powiedzieć na ten temat, że jak 30 czy 40 lat temu, jak się młodzi pobierali, to było wiadomo, że będą żyli aż do 50 lat razem, nie? I jeszcze nie ma zamiaru się rozstawać, tylko chce żyć dalej razem mąż i żona chrześcijanie. Nie? A dzisiaj są już takie sytuacje, że jedno i drugie wierzące, jedno i drugie się modli i razem żyć nie może i się rozchodzą. Normy moralne się obniżają, etyczne normy się obniżają. Kiedyś nie do pomyślenia było, żeby wierzący tam sobie nad... Jak wierzący przeżył odrodzenie, nawrócił się,
to było jedno z drugim tak nierozerwalne, że wszelkie nałogi poszły w kąt. Wyzwolona dusza w czci Chrystusa i się nie da z niczym zniewolić. A dzisiaj mamy takich chrześcijan, którzy tam gdzieś z rękawa podpalają, gdzieś tam sobie popijają i już to, i to traktują jako rzecz normalną. Już nawet w Biblii wyszukali, po pierwsze, że nic Biblia nie mówi o papierosach, to znaczy można palić. O papierosach nie jest powiedziane, nie wolno palić papierosów. No to znaczy, że można palić. No i że Jezus też pił przecież, bo był na weselu i pił, i nawet wino zrobił, i to jakie dobre. No to znaczy, że można pić. Dzisiaj tak się to pozmieniało, że jak to ktoś kiedyś żartował, jak chrześcijanie z Francji pojechali do Ameryki i tam usiedli do obiadu, jak popili, to tym wierzącym z Ameryki aż cygara by powypadały ze zdziwienia. Cóż, takie przyszły czasy. Dlatego to, co powiedział Pan Jezus w kazaniu na górze, wy jesteście solą ziemi, musi być żywe wciąż w naszych sercach i umysłach. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Czystość poglądów, czystość życia, to jest cecha, która ma charakteryzować wierzących na tym świecie. Nie upodabniajcie się do tego świata, nie ulegajcie tym wpływom, żeby stracić ten kontrast. Chodzi o to, żeby kontrastować, by jak taka biała sól z tym brudem tego świata kontrastować. Wiecie, jak jest coś bardzo czyste, to wywołuje wrażenie, nie? To wywołuje czasem niechęć, złość, no jak tam w tej reklamie jest, że ta ma taką białą tę pościel, nie, bo w jakimś proszku wyprana, a tamta ma taką, to taka jest niezadowolona, że ma taką porównanie z tą. To różne reakcje wywołuje, ale w oczach Bożych to wywołuje zadowolenie, kiedy widzi nas, Kościół wierzących, którzy są jak sól ziemi. W tych czasach, w których żyjemy, w czasach ostatecznych, to są te czasy od Chrystusa, od Jego męczeńskiej śmierci, od Jego ofiary, którą złożył za nasze grzechy, zmartwychwstania, aż do czasu Jego powtórnego przyjścia, to są czasy ostateczne. I w tych czasach na tym świecie wciąż dokonuje się polaryzacja między tym, co czyste, a tym, co brudne. Jest to bardzo dobrze wyrażone w ostatnim rozdziale Biblii, 22 rozdział Księgi Objawienia. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi. Jest zdeklarowany, tak sobie wybrał, tak chce, nie chce się odwrócić. Jego sprawa, niech się nadal brudzi. Ale kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. Niech się nie brudzi, tak jak tamci się brudzą. Niech się nie ulega, bo inni są niesprawiedliwi, inni czynią nieprawość, inni są brudni, to ja się też mogę trochę pobrudzić. Nie, ale kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Jesteście solą ziemi. Zadbajcie o tę czystość, zachowajcie tę czystość. Zachowajcie ją w waszym życiu. Przyjdę wkrótce, mówi Pan Jezus, zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Prawdziwy chrześcijanin jest świadectwem i przykładem czystości, niezależnie od tego, jak wielu wokół się brudzi, niezależnie od tego, jakie są okoliczności. On chce być dalej czysty. Jest jak Józef w Egipcie, jest jak Daniel i jego trzej towarzysze w Pałacu Babilońskim, oni nie kalają się tymi rzeczami. To nie jest wcale takie proste, zachować czystość, jak się jest w otoczeniu brudnym. Jak ja idę na wysepkę, ubiorę się w kajerku, wejdę i chwila, i już wszędzie jestem popacany. To jest bardzo trudne zachować czystość i każdemu z nas jest bardzo trudno zachować czystość w tym świecie. Widzisz na ulicy, włączysz telewizor, spotka się, jeszcze zatrobią nad tym jeszcze. I jak zachować czystość? To jest trudne. Ale jesteście solą ziemi?
jak jesteście sołem ziemi. Jesteście sołem ziemi. Do tego jesteście przeznaczeni, powołani. Więc Słowo Boże mówi, czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli. To dzisiaj o tym nie mówimy, lecz mówimy o tym. I zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Sól ziemi. Zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Mówiliśmy, jest sposób na to. Być blisko Pana Jezusa. On nas uświęca. Jest prosty sposób na świętość. Trzymać się świętego. Z Nim chodzić. Bez przerwy z Nim chodzić. Nie wyrywać się. I w to będziemy. I On nas uświęca. Ja Pan, który was uświęca. Tak się Bóg przedstawił już w Starym Testamencie. Więc sól znaczy czystość. Po drugie, sól znaczy konserwację. Kto w dawnych czasach żył, to wie, jak to było. Wiemy, że są pewne warunki, w których rozmaite produkty bardzo łatwo się psują. W którym w ogóle proces gnicia się bardzo łatwo zapoczątkowuje i rozwija. Warunki, no jakie to są warunki? No, co, w jakich warunkach łatwo coś gnije, psuje się? Jakie? Ciepło jak jest, co jeszcze trzeba? Wilgoć jest potrzebna i jeszcze by się coś tam przydało, no nie, tam już by się, no dobra, ciepło i wilgoć, no już jest, to już jest całkiem, wystarczy, żeby się zaczęło i potem już czujesz, już mdło się robi wokoło, bo już się psuje, nie? A jakie warunki zabezpieczają przed zepsuciem? No są różne warunki, które co najmniej spowalniają albo oddalają w czasie ten moment, kiedy się zacznie psuć. Wystarczy, że będzie chłodniej, no nie? Że będzie sucho, że będzie widno czy ciemno, to zależy jaki produkt, ale światło też ma tutaj wpływ na to wszystko. Nie? Jednym z takich środków, który w sposób zdecydowany chroni przed gniciem, przed zepsuciem, to jest sól. W dawnych czasach, jak śledzie rybacy nałowili, to co robili? Nie było chłodni, nie było tych lodów takich i tak dalej. Sól i do beczki. I dzisiaj też jeszcze się używa soli, żeby chronić przed zepsuciem. Nawet jak mięsko tam troszkę więcej się na ryneczku kupiło, to trochę można posolić i poleży dziomek czy dwa dłużej, jak się posoli. Jak nie posolisz, to potem jesz takie coś, że wiesz, że to nie za bardzo. Więc słuchajcie, to jest obraz. To jest wielki obraz. Jeśli Pan powiedział do nas, wy jesteście solą ziemi, to znaczy, że mamy niebagatelną rolę w tym świecie, w swoim środowisku, w którym żyjemy, że możemy wpływać na spowolnienie albo w ogóle na udaremniać proces zepsucia. Możemy zachować nasze środowisko, otoczenie od zepsucia. Tak czy nie? Możemy. Nawet jest powiedziane, że dzieci u wierzących rodziców są święte. Dlaczego? Bo mają wierzących rodziców. I ci wierzący rodzice chronią dzieci przed wieloma rzeczami, przed zepsuciem. Jest powiedziane, że wierząca żona uświęca męża, a wierzący mąż uświęca żonę. Dlaczego? No bo jak w takim towarzystwie jestem, ja jestem niewierzący, chciałbym grzeszyć, ale moja żona wierząca, ona chce Bożych rzeczy i tak dalej. To jak ja przy niej mogę grzeszyć? No nijak. Nawet jakbym chciał, to nie bardzo mogę. Bo ja bym chciał tam, nie wiem, no wypić coś, powiedział, no co ty widzisz? Nie. To ja już wiem, widzę w jej oczach, że ona nie chce, żebym pił. No bym se chciał pooglądać ten jakiś film erotyczny. No gdzie przy takiej świętej kobiecie takie obrazki będę oglądał? No przecież no wierząca żona uświęca męża, tak czy nie? Chroni przed zepsuciem? Chroni. Jest cała masa takich sytuacji, okoliczności, gdy wierzący ludzie mogą mieć wpływ na swoje otoczenie i chronić ten świat przed zepsuciem, przed postępującym zepsuciem. Tam, gdzie było wielu wierzących ludzi, tam też no inaczej życie w ogóle społeczne wygląda. Stany Zjednoczone 300 lat temu to wyglądały zupełnie inaczej, bo tam ojcowie założyciele wzięli Biblię, powiedzieli, wszystko będziemy robić według Biblii.
I tak wtedy to wyglądało, jak tam oczywiście Dziki Zachód i tak dalej, były te bonanzy i tak strzelali sobie i tego, ale to było dzikie. Te zasady, jak zakładano kraj, całe te Stany, to było na Biblii budowane. No oczywiście potem wielu ludzi od tej Biblii odeszło. Dzisiaj jest jak jest, chociaż i tak jesteśmy pełni podziwu, że tam jeszcze tylu jest ludzi wierzących, chodzących w bojaźni Bożej, miłujących, no, pozytywnie nastawionych, radosnych, a nie takich chodzących w ulicy, żeby tylko jakby nam dali tyle pistoletów, co oni tam mają, to ja już dzisiaj widziałem na skrzyżowaniu, na pewno byłaby strzelanina. A było tylko trąbienie na dwie ręce. Tak. Takie, tak nerwowi ludzie. Ja tak stałem przy przejściu i tak patrzyłem, mówię, co kierowcy tak potrafią się zachowywać? Aż dziwne. No, ale jak ja siedzę za kierownicą, to czasem też bym był gotowy tak się zachować. No więc, słuchajcie, mamy wielką rolę tutaj na tej ziemi. Ochronić innych przed postępującym zepsuciem. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi, jego wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. To jeden z tekstów, który mówi o tej roli, że możesz, obserwując, widząc w swoim środowisku, mówmy najpierw o wierzących, bo oczywiście też wierzący, obecność wierzących w świecie też ma też wpływ na to, że to zatrzymuje to szaleństwo grzechu. Bo jeżeli dużo nas jest na osiedlu, czy dużo jest nas w mieście i tak dalej, to nasza obecność no, będzie powstrzymywać rozwój grzechu. Ale mówmy na razie tylko o środowisku wierzących, bo to zepsucie próbuje się dostać i do kościoła, tak czy nie? Próbuje. I jeżeli w kościele wciąż są ludzie chodzący w bojaźni Bożej, miłujący Pana Jezusa, mający świadomość, że są solą ziemi, to jak widzą brata czy siostrę, jak gdzieś tam skręca na bok, jak zaczyna coś w jego życiu nie tak, zaczyna zbaczać od prawdy, jak tu jest powiedziane, to co zostawi go, nie, jak jest solą ziemi, to go nie zostawi. Jak wie, jak ma, pamięta, co powiedział Pan, to będzie reagował, będzie napominał. I jeżeli mu się uda, to jest powiedziane, żeby go zawrócić z jego błędnej drogi, no to jego duszę zachowa od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. To jest niebagatelna rola, którą mamy do spełnienia. Tu nie chodzi bynajmniej o to, że wierzący mają pochodzić w swoim społeczeństwie, w swoim otoczeniu i moralizować. Oj, Kaziu, byś tak dużo nie pił. Oj, Heniu, byś nie przestał palić, to byś zdrowszy był. Oj, Józiu, byś nie grał tam na tych jednorękim bandycie, to byś więcej pieniędzy miał dla rodziny. To nie o tym mówimy. Takie moralizowanie to rodzina, radia i tak dalej może moralizować. My mówimy o wpływie duchowym, mówimy o tym, żebyśmy prowadzili ludzi do istoty tego, żeby nie ulec zepsuciu. A Pismo mówi przecież, że prawdziwe zepsucie to jest odejście od Boga, no nie? Odejście od Chrystusa, od wiary w Chrystusa. Bo są ludzie w białych kołnierzykach, bardzo tego, i oni się tak na świecie nie myśli, że oni są zepsuci. Oni są bardziej zepsuci niż taki Heniek pod kioskiem z piwem. Bo ten Heniek pod kioskiem wypije piwo, może i tak się zatoczy, ale on weźmie dość dzika żonie, nie się przeprasza żonę i tak dalej. Potem on sprząta i Heniek za to coś. I on sprząta wszystko tego, bo on nie jest nastawiony, że dzieci kocha, bo jak tego, jest uległ jakiemuś nałogowi i tak dalej. Źli ludzie często są na zewnątrz bardzo w porządku, ale są zepsuci wewnętrznie, zepsuci do szpiku kości. I my, chcąc zachować ludzi, pełniąc tę rolę soli ziemi, powinniśmy pamiętać, że tylko wtedy zachowujemy człowieka od złego. Nie to, że on mniej będzie grzeszył, że będzie trochę oględniej się zachowywał, tylko żeby się narodził na nowo, żeby uwierzył w Jezusa Chrystusa, żeby przyszedł do poznania prawdy. To o to chodzi. No w każdym bądź razie jesteśmy solą ziemi, to znaczy także mamy wpływ na to, żeby chronić przed zepsuciem. Mamy to zadanie względem siebie,
byśmy, jak jest powiedziane, baczcie jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. Jak ktoś zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, w Galacjan 6 rozdziale jest napisane, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, poprawiajcie, żeby on nie odszedł od prawdy, żeby nie upadł całkiem. I po trzecie, sól to smak. To smak potrawy. A żadna potrawa bez soli nie jest smaczna. Nie wiem, co może być smacznym. No oczywiście owoce, no, ale one też tam mają swoją sól, bo inaczej też by nie były smaczne. Nawet jak są słodkie, to mają swoją sól, dlatego są smaczne. Jedzenie bez soli to żadna przyjemność. A to znaczy, że jeśli chcemy w pełni zrozumieć sens tego, co powiedział Pan Jezus, i na to potrzeba zwrócić uwagę, że jako wierzący ludzie mamy na tej ziemi, na tym świecie taką rolę, by nadawać życiu smaku, by być świadectwem smaku życia, być świadectwem właściwego życia. Takiego życia w Chrystusie, z Chrystusem, żeby ludzie patrząc na nas nabierali ochoty do takiego życia. Żeby mówili, ja chcę też mieć to, co ty masz, bo byłeś kiedyś struty, ponury, zły, zazdrosny, nerwowy, jakiś tam jeszcze. A teraz jesteś inny, widać twoje życie, wygląda inaczej. Ja też chcę mieć to, co ty masz, ten smak życia. Czy to nie jest przekonywujące? Czy to nie jest pociągające? Jeśli byśmy tak to mogli zaprezentować w tym świecie, taki rodzaj życia? Pamiętam, kiedyś zaprosiliśmy jedno małżeństwo na spotkanie sylwestrowe. Pierwszy raz w ogóle się spotkaliśmy, ale tak akurat to było blisko przed Sylwestrem i żeśmy ich zaprosili, żeby przyszli parę osób ze zboru, żeśmy razem robili takie spotkanie. I oni tak może trochę z rozpędu się zdecydowali, że przyjdą. No i to spotkanie u nas w chałupie to było, tam wynajęte mieliśmy mieszkanie. I no i ten wieczór, zresztą umówiliśmy się na 21 czy 22. I wchodzą oni, znaczy już wierzące posiadali, że wiedzieli, co to będzie. A gdzie wchodzą, to takie błyszczące ubranie całe, szampan w ręku, jedno tego, i wchodzą. I tak, bo to żadnego wystroju, żadne wiecie, panie, tego, tylko chrześcijańskie spotkanie. Nie? Tak ktoś się w tych drzwiach tak stropili, tak nie wiedziałem, co z tym szampanem, no żeby tam w korytarzu postaw to. No i mieliśmy to spotkanie. I później oni powiedzieli tak, nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, że można tak wspaniale przeżyć sylwestrowe spotkanie. My zawsze, mówi, byliśmy potem skacowani. 1 stycznia to był najgorszy dzień w naszym życiu, bo po prostu niczego się nie chciało po tej nocy sylwestrowej. A teraz po prostu smak życia się im pokazał. Całkiem inne życie. No właśnie taka jest rola wierzących. Żeby pokazać, że można inaczej, że można pięknie żyć, że można się kochać, że można nie zazdrościć, że można bez walki oddać tam jakieś pieniądze. Inni by się rzucili, że musi już to moje, a to się to bierz. No to stracisz, a? No to stracę. Że można żyć ze smakiem, że można żyć pięknie. To jest właśnie nasza rola, bracia i siostry. Chodzi o to, żebyśmy... Taki prosty obraz, bo kiedyś tam w jakichś warunkach przywoływałem. Jak weźmiesz smakowite, soczyste jabłko, czy jakąś morelę i zaczniesz jeść ją, nie? Aż soczek pocieknie, tak ten owoc aż tryśnie sokiem i tak zaczniesz jeść, to jak ktoś obok siedzi, to co w nim to wywołuje? Ślinka mu też leci, też coś się z nim robi, jak widzisz, że ty to tak smakowicie zajadasz, nie? To jest ten obraz, że jesteście solą ziemi. Macie tu w tym środowisku po prostu pokazać, jak smaczne może i piękne może być życie z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę w Niego życie się ludzkie zmienia. Sól była, to tak na marginesie troszeczkę, była o dziwo używana w służbie ofiarniczej Starego Testamentu. Mamy choćby jeden takie miejsce przywołamy, 3 Mojżeszowa 2:13. Jest powiedziane tak. Każdą twoją ofiarę z pokarmów posolisz. Żadnej twojej ofiary z pokarmów
nie pozbawisz soli przymierza Boga Twego. Przy każdej ofierze swojej składać będziesz i sól. To jest ciekawe, że tak Bóg sobie zażyczył, żeby każdej ofierze towarzyszyła sól. Ja sobie wynotowałem to jakiś rabin, takie oto rzeczy napisał na temat właśnie tego dodawania do ofiar soli. To jest słowo sól przymierza. W ogóle jeszcze powiedzmy tak, że sól z jednej strony może coś niszczyć, a z drugiej strony może pomagać. Omówiliśmy pozytywne cechy soli, ale też wiemy, że sól, no ona powstrzymuje życie, no nie, zabija. W Morze Martwe to jest dobry przykład, dobra ilustracja, że tam nic nie rośnie, tam nie ma żadnego życia, tam żadna rybka w tej soli nie pływa. Nawet ludzie do góry brzuchem na wierzchu leżą i w ogóle nie mogą zatonąć. Nie można nogi wbić do tej wody. Ja chciałem wstać z tego leżakowania na tego i nie można się tak jakoś obrócić i wbić nogę, żeby stanąć na ziemi. To jest kłopot w ogóle. Tylko cię wywala na górę i leżysz. Nie? Takie to zasolone, gęste. I tam jak okiem sięgniesz, ani jednej roślinki, niczego nie ma. Po prostu nie ma życia. I ten rabin napisał tak. Sól przymierza, dodawanie tej soli miała taką wymowę w myśli żydowskiej, że jeżeli pełni się służbę Bożą właściwie i szczerze, to jest to błogosławieństwem dla Izraela. Jeżeli natomiast służbę tę zaniedbuje się, to wówczas sprowadza ona zniszczenie i wygnanie. Czyli dodatek soli do ofiary w rozumieniu Żydów mniej więcej takie przesłanie niósł, że przy każdej ofierze dodatek tej soli miał mówić. To może posłużyć ku dobremu, ale może też posłużyć ku złemu. Jeżeli właściwie służbę Bożą pełnisz, to będzie błogosławieństwo. Jeżeli robisz to niewłaściwie, to będzie dla ciebie to ze szkodą. Będzie przekleństwem, przyniesie śmierć. I mamy przykłady ze Słowa Bożego, że tak było. Gdy synowie Aarona dobrze pełnili służbę, mieli błogosławieństwo, prawda? Ale jak kiedyś tam zrobili to, co nie trzeba, to co ich spotkało? Śmierć ich spotkała. Gdy Izrael szczerze wielbił Boga, to sprawiało Bogu przyjemność i Bóg miał swego chwałę i błogosławił swój naród. Ale jeśli oni zaczęli tylko ustami go zaczęli czcić, a serce było daleko, zewnętrznie pięknie niby coś tam robili, niby służbę dalej sprawowali, ale żyli w odstępstwie od Boga, w bałwochwalstwie, zajęci, kłócąc się i tak dalej, to Bóg sprowadził na nich karę. Bóg powiedział, na bliskich moich objawia się świętość moja, jak ci synowie Aarona zginęli. I jaka to jest myśl dla nas chrześcijan? Dla nas myśl jest taka, że bycie solą ziemi, mając to posłannictwo ze strony Bożej, powinniśmy pamiętać, że cokolwiek robimy, powinniśmy to robić z duszy dla Chrystusa, wiedząc, że służymy Panu i robić to szczerze, robić to z oddaniem, robić to z pasją i to będzie błogosławieństwo. Sól, ta świadomość soli mówi nam, będziesz błogosławiony, jak właściwie tę służbę będziesz sprawował. Ale jeżeli zaczniesz lekceważyć Bożą sprawę, jeżeli zaczniesz z jakąś nonszalancją, jak to pan prezydent nowy wypowiedział się, jak zaczniesz różne rzeczy Boże robić tak samo, na takim samym poziomie, z takim samym zaangażowaniem, albo jeszcze gorszym niż sprawy tego świata, jeżeli nie będziesz przykładać serca, nie będziesz oddany i tak dalej, no to zabieranie się za służbę Bożą na takim poziomie serca jest strasznie niebezpieczne. Może się to źle skończyć. Chwytamy tę myśl? Może coś zabić. Sól jest pożyteczna, jest dobra, ale może też być zabójcza, może być niebezpieczna. Słowo Boże mówi nam, że by stawać się solą ziemi, to jest trochę czasem bolesny proces, bo się nie stajemy tak solą ziemi, o tak. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Marka 9,49, albowiem każdy ogniem będzie osolony. Jest tutaj ciekawa myśl. Już abstrahując od
całego kontekstu, tylko chciałbym, byśmy zwrócili uwagę, że jak w życiu normalnym, człowiek nie staje się doświadczonym, dobrym, miłym człowiekiem, rozumiejącym innych bez różnych doświadczeń życiowych, tak też w sensie duchowym człowiek nie staje się solą ziemi, nie staje się tym reprezentantem Chrystusa tak po prostu z marszu, tak po prostu tylko dlatego, że się pomodlił i już od razu jest innym człowiekiem. Żeby być człowiekiem, który dobrze niesie pomoc innym, człowiek sam musi doświadczyć rozmaitych tego, przejść różne cierpienia, żeby zrozumieć drugiego człowieka, no musi sam trochę pocierpieć i tak dalej. Żeby być solą ziemi, trzeba przejść przez pewne próby. Każdy ogniem będzie osolony. Jeśli chcemy być słoni, mieć sól w sobie, to trzeba się spodziewać tego, że jakiś ogień przyjdzie w nasze życie. Ogień oczyszczenia, który nieraz nas pali, ale jest zbawienny. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. 1 Piotra 4,12. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. To jest tekst, który żeśmy czytali tydzień temu. I patrzcie, pasuje i dzisiaj. Bo pali, bo tu jest mowa o tym ogniu, który pali i służy naszemu doświadczeniu, że stajemy się wartościowsi. Tak jak słoto, które najpierw jest kruszcem z różnymi domieszkami, jak się bierze je topi, cetapia, czy srebro, to ten proces palenia tego ognia za każdym razem poprawia wartość. Aż jest czyste srebro, czy czyste złoto. I chrześcijanin doświadczony staje się solą. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. To cytuję, ponieważ Pan powiedział, każdy ogień będzie osolony. I doświadczenia, i próby, jakie mamy w życiu, tak czasem bardzo przykre, w sumie służą naszemu dobru. Podnoszą naszą wartość. W oczach Bożych. W oczach Kościoła także. Stajemy się bardziej użyteczni w oczach Bożych. Stajemy się po prostu solą. Solą ziemi. No i w tym tekście, który żeśmy przeczytali, który rozważamy dzisiaj, Pan powiedział, jesteście solą ziemi, a potem dalsze słowa, to były słowa jakie? Przestrogi. Słowa przestrogi. Dosłownie w grecko-polskim, jeśli by zaś sól smak straciła, czym posolona będzie? Na nic nie ma siły już, jeśli nie wyrzucona na zewnątrz, zdeptaną być przez ludzi. Cała jej siła to to już tylko, żeby była wyrzucona i zdeptana. Ona już na nic się nie nadaje. Jeżeli by to miało dojść do czegoś takiego, że sól ziemi straci swoją wartość, tutaj uważamy, bo sól normalnie nie traci właściwości. Nie przestaje być słona. Sól jest słona i będzie słona. Ale my jako sól ziemi, no jesteśmy, my nie, z natury nie jesteśmy solą ziemi. My, Pan nas uczynił, społeczność z Bogiem czyni nas solą ziemi. Chodzenie w Duchu Świętym czyni nas solą ziemi. Tylko połączenie, łączność z Bogiem i chodzimy z Chrystusem po tej ziemi, to jesteśmy solą ziemi. Ale gdy się odłączymy od Chrystusa, to co? To jesteśmy jak sól zwietrzała. Czyli jesteśmy już bez tej właściwości. Sól, czytamy w Ewangelii Marka 9,50, to dobra rzecz, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? No przecież to się przyprawia solą właśnie. A jak sól zwietrzała, to czym ją przyprawić? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą, mówił Pan Jezus.
Niestety zachodzi takie niebezpieczeństwo utraty wspaniałych właściwości soli, w tym sensie duchowym mówimy teraz. Jest to niebezpieczeństwo, że ty jako uczeń Chrystusa i ja, sól tej ziemi, sól tego Gdańska, sól tych ulic, tego miasta, tych dzielnic, przestajemy się zachowywać tak jak trzeba. Przestajemy być obrazem czystości, przestajemy zabezpieczać przed zepsuciem, przestajemy dodawać smaku. Co wtedy? Pan powiedział, już do niczego się nie nadaje. Dlaczego tak powiedział? Dlatego, że coś duchowego się dzieje z człowiekiem, który taki się staje. Coś, co w liście do Hebrajczyków jest zasygnalizowane. My żeśmy to kiedyś rozważali trochę, jak rozważaliśmy list do Hebrajczyków. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, czyli stali się solą ziemi. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby tych, którzy stali się, zostali uczynieni solą ziemi, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Człowieczego i wystawiają Go na urągowisku Syna Bożego. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga, lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenia. Tak jak się z ziemią robi, jak u gór, to się ją sprzedaje, chałupy niech budują na niej, się nie nadaje już, żeby można było coś na niej posadzić, posiać. Tak też jest z takim chrześcijaninem, który był solą ziemi, który został uczyniony solą ziemi, który dostał tę rangę dziecka Bożego, gdy się opuścił, gdy się zagapił, gdy stracił te właściwości, stracił smak. Jeśli by zaś sól smak straciła, czym posolona będzie? Nie ma już czym je posolić. I to jest wielka przestroga, bracia i siostry. Ta przestroga pojawia się w liście do Hebrajczyków. I to nie jest oczywiście po to powiedziane, i my to dzisiaj przywołujemy nie po to, żeby przestraszyć, albo żeby kogoś popchnąć w stronę przekleństwa, poczucia, o, to ja już jestem taki i w ogóle. Zobaczcie, tam następne wersety mówią, chociaż tak mówimy, 12 werset, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Chociaż tak mówimy, że to jest takie straszne, popaść w taki stan, to jednak chodzi o to, żebyśmy my, słuchając tego, raczej się skoncentrowali na tym, że ja nie chcę stać się taką zwietrzałą solą, niż skoncentrowali się na tym, a może ja już jestem taką solą, już nie ma dla mnie nadziei, to ja już sobie idę i nie będę już w ogóle. Chyba to nie jest dla mnie. Bo są tacy, ja takich ludzi spotykam, którzy nasłuchują, wyczekują, że no i mówią, o chyba to ja no, podpadam pod ten 6 rozdział listu do Hebrajczyków, dla mnie już nie mam nadziei i tak dalej. Nie o to tu chodzi. Chodzi o to, żeby to nas zmobilizowało, żeby nas to pobudziło. Ej, jesteś jeszcze solą ziemi, czy jesteś już jakąś zwietrzałą solą? Jak czujesz, że jesteś zwietrzałą, czujesz, że nie dajesz smaku innym ludziom, że nie zabezpieczasz przed zepsuciem, ludzie wokół ciebie mogą grzeszyć i nie ma żadnego problemu. Jeśli w twoim spojrzeniu ludzie nie widzą wezwania do pokuty, jeśli w twoich słowach nie słyszą napomnienia, nie słyszą o Bogu i tak dalej. Jeśli tak jest, to nie chodzi o to, żebyś pomyślał, o to ja już jestem zwietrzała, sól nie ma dla mnie nadziei, tylko żebyś pomyślał, o muszę zadbać o to, zbliżyć się do Boga, żeby służyć Bogu, żeby spełnić tę rolę. Bo przecież tą solą nie stałem się sam siebie, tylko z łaski Bożej. I tej łaski Bożej Bóg nam wciąż jeszcze nie odebrał i chwała Mu za to. Niech będzie Pan nasz błogosławiony. No więc co, moi kochani, jakkolwiek się czujemy dzisiaj, jesteśmy solą ziemi. Lepiej lub gorzej trochę to wyrażamy w swoim środowisku, ale przyjmijmy tę prawdę Słowa Bożego, te słowa Chrystusa, przyjmijmy jako prawdę o nas, prawdę Słowa Bożego o nas, i mając tę świadomość, niech to nas mobilizuje. Co mogę, jak powinienem tę wartość soli w moim otoczeniu wokół siebie wyrażać?